No to witamy na wywiadzie do Practice Magazine Polska. Maciej Naśkiewicz, ISTV. ISTV. Mój bardzo dobry kolega z Krakowa. Super produkcję wideo, więc nagramy na wideo. Maciej, powiedz trochę o sobie, co robisz? Jak Julia powiedział, nazywam się Maciej Naśkiewicz. Od 5 lat tworzymy wideo do internetu. Od 2 lata temu założyliśmy telewizję internetową, która się nazywa właśnie ISTV. I oprócz tego prowadzimy też jakby... Oprócz tych telewizyjnych spraw prowadzimy też takie studio produkcyjne, które pomaga klientom. Dzięki temu naszemu doświadczeniu, które zdobyliśmy na YouTubie, podbijaliśmy się od różnych drzwi, różnych ścian, zrobiliśmy sporo rzeczy, które też zadziałały, wiemy jak zrobić, żeby rzeczywiście wideo się oglądało i tym doświadczeniem dzielimy się też z klientami. Ja mi się podobało strasznie, że ty zaczynałeś wszystko od tej twojej pasji do wideo. W sensie zaczęliście od programu WebShake TV i generalnie nie wiedzieliście, czy coś z tego w ogóle będzie, nie? Po prostu chcieliście grać o technologii i tyle, z Dominikiem. To były, wiesz, jak tak spojrzysz teraz z perspektywy, to były zamierzchłe czasy, nie? Bo to był listopad 2009 roku, jak nagraliśmy 3 pierwsze odcinki testowe jakby naszego programu WebShake TV, programu o gadżetach, o ciekawostkach internetowych, o nowych mediach i tak dalej. Pierwszy z odcinków trwał 54 minuty i był nudny jak flaki z olejem i nikt oprócz nas go nie widział. Ale gdzieś tam wisi sobie w internecie, ale tego podejrzewam, że nikt nie zauważył, bo miał 60 lat i się do tego po prostu śmiał razem pewnie z dziećmi blokami. Kolejne 3 odcinki już poszły do eteru, już do internetu i zostały całkiem fajnie przyjęte. I rzeczywiście, patrząc wstecz, 2009 rok, jeżeli uświadomisz sobie, że YouTube istnieje od 2005, to tyle samo minęło wtedy od startu YouTube'a do startu WebShake'a, co od startu WebShake'a do teraz. Wiesz, jesteśmy połowę czasu istnienia YouTube'a na tym YouTube'ie. Tak. Coś tam już wiemy. Coś tam wiecie, nie? Na tym YouTube'ie dalej, no. Nie, to proszę pana, mam bardzo dużo wyświetleń, nie? Tak. Stworzyliśmy naprawdę kilka kanałów, które... My jakby skupiamy się na tematyce. Tak. Czyli nie kanały rozrywkowe, tylko kanały zdecydowanie tematyczne. Program, który stworzyliśmy razem z Pawłem Barzechą, Mobzilka, Paweł jest Mobzilla, dokładnie. Mobzilka to jest taka nasza, wiesz, inside code. Nikt nie jest w stanie, wiesz, rozszyfrować co to jest. Który stworzyliśmy razem z Pawłem Barzechą, no to w tym momencie to jest program największy w Polsce o telefonach komórkowych, recenzji i tak dalej, ponad 1 000 000 wyświetleń. Program, który stworzył, na przykład, który jakby sercem i rękami tego programu jest Dominik, czyli ten wspólnik, którego swoją drogą też dosyć dobrze znasz. Tak. Program piłce nożnej, ponad 1 000 000 wyświetleń. Są programy, które rzeczywiście teraz na jakiś czas zawiesiliśmy, ale wracamy do ich produkcji, jak Zagrywka, no to jest nauka gry na gitarze, jak W biegu. To jest program o tym, jak prawidłowo biegać, prowadzony przez naprawdę specjalistę, bo Marcina Nowaka, gościa, który zdobył 2 srebrne medale Mistrzostw Europy, był na 2 olimpiadach i wiesz, to jest w ogóle niesamowite, jak mi Marcin opowiadał, biegli w finale sztafety w Igrzyska Olimpijskie w Sydney, 150 tysięcy ludzi na stadionie, speaker wyczytuje każdą osobę i przedstawia, wiesz, to są rzeczy, po których po prostu ciary ci przychodzą po plecach. No. Nie, to jest czad. Czyli ja w ogóle content wideo to zawsze jest też taki mój mały konik, też się tam uczę, mam tam swój mały productive show i tak dalej, ale właśnie mi się bardzo podobało, że wy rzeczywiście bardzo szybko przekonaliście do tego, do tej swojej wizji tych filmów właśnie inwestorów i stwierdziliście, że zrobicie z tego biznes. Wiadomo, każdy biznes ma swoje lepsze, gorsze momenty, ale generalnie ciśnie się w tym temacie i już po prostu wiecie o tym bardzo, bardzo dużo, nie? I między innymi jakby z punktu widzenia moim produktywności, to mi się bardzo podobało to, że wy się też bardzo zorganizowali proces tworzenia jakby wideo, że to nie jest tak, że musicie dać nie wiadomo jakie kokosy na stworzenie kolejnego odcinka, a wygląda po prostu mega profesjonalnie i mega fajnie, nie? Jak do tego doszliście? Znaczy wiesz, to też jest jakby ciekawa sprawa i też trudna i też od nas, wiesz, to nie było tak, że myśmy od razu gdzieś tam wpadli, no nie? To jest, wydaje się jakby naturalne, że tworząc do internetu te budżety muszą być niższe niż w telewizji. Oczywiście. Ale wiesz, myśmy się nauczyli tego, że niższe to jest za małe słowo, one muszą być... Jakby to powiedzieć, że nie użyć niecenzuralnych słów. Bardzo niskie. No, muszą być po prostu, że minimalnie produkcja jednego odcinka musi być bardzo, bardzo nieduża, żeby rzeczywiście to się bilansowało z tym, jakie przychody jesteś w stanie otrzymać, czy byłeś w stanie otrzymać, bo teraz powoli gdzieś tam to się zmienia i jest dużo akcji takich niestandardowych. Więc w takim gdzieś tam kluczowym, takim pikowym momencie my potrafiliśmy produkować dokładnie 10 programów, z których łącznie było 15 odcinków tygodniowo.
Wow. Czyli miesięcznie robiliśmy 60 odcinków, 10 różnych programów, bo to też jest ważne. Tak, tak. Każdy inna tematyka. Inna tematyka, inna merytoryka i koszt produkcji takiego jednego odcinka zoptymalizowaliśmy do poziomu kilkuset złotych. No, tak, tak, tak. Więc całość produkcji nie wychodziła bardzo dużo. Co ciekawe, my teraz też momentami staramy się przekuć takie rzeczy na współpracę z klientami. No, nie? Mhm. Nie wszędzie się to sprawdzi. Nie wszędzie się to sprawdzi, bo niektóre kampanie wymagają tego, żeby produkcja była super ekstra doświetlona, super, wiesz, na przykład zagrana jakimś aktorem, no nie? Tak, wtedy już koszty się uderzają. Wtedy koszty się powiększają. Natomiast współpracowaliśmy też z klientami, dla których robiliśmy nawet kilkaset materiałów. Tak. Ale wiesz, ciągle tą taką internetową... Fajnie, tak. I to rzeczywiście... Nie, fajnie jest to, że właśnie, że efekt jest wbrew pozorom dla użytkownika, nie jakby dla widza, często on nie widzi tej jakby tej różnicy, bo... ten poziom, który jakby nawet właśnie przy optymalizacji kosztów, ten poziom po prostu utrzymujecie. I to jest właśnie fajne, bo dla osób takich jak ja, który załóżmy tam zaczyna sobie tam tworzyć jakieś tam wideo, to wiadomo, to wszystko jest jeszcze kosmos. Nie? Tak, wiesz, to jest, prawda jest taka, że w internecie te 70% jakby jakości możesz sobie od te 30%, 20-30% możesz sobie odpuścić. Dokładnie. Bo ludzie tak naprawdę nie zwrócą na to uwagę, zwłaszcza jeżeli robisz merytorykę. Mm-hmm. Zwrócą uwagę na prowadzącego, na to, czy jest charyzmatyczny, tutaj nie możesz odpuszczać, wiesz, no 20%. Musi być fajny koleś. Musi być fajny, charyzmatyczny i ktoś, kto wie, o czym mówi, wiesz, to jest najważniejsze. No to jest tym opinion, no fajnie myślę, że to jest gościu, który pracuje dla tego operatora, więc on generalnie jest po prostu, on wie o czym mówi. Tak, tak, Paweł, wiesz, to jest też świetne, że Paweł jakby ma świadomość tego, że dzięki temu, że on pracuje i sprzedaje telefony na co dzień, tak. On wie, o co ludzie pytają. Dokładnie. Wie, co później powiedzieć w odcinkach i co interesuje go, nie? Ale Q&A to jest najważniejsza sprawa naprawdę, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Także, wiesz, jeżeli chodzi o optymalizację tych materiałów, to jest trochę inny temat niż na przykład pisanie kodu, no nie? Czy coś takiego, bo tutaj masz jakby odcinek to jest skończona całość. Mm-hmm. Tu nie jesteś w stanie jakby już nic zmienić. Tak. Po prostu masz gotowy odcinek, on jest wrzucony do internetu, YouTube nie pozwala na podmienienie odcinka, więc jak coś się zepsuje, to... Dokładnie, nie można podmienić. To wiesz, to czasem lepiej dodać annotację. A. Sorry, tutaj się pomyliłem, powinno być tak i tak. I ludzie to łykają, wiesz, oni wiedzą, że to jest zrobione szybko, jest zrobione często i jest zrobione głównie dla merytoryki, a nie po to, żeby ten obrazek musi być ładny. Ale nie ma co przesadzać też z drugiej strony. Więc tutaj te rzeczy związane z taką produktywnością produkcji są mega ważne. Tak. Bo wiesz, jeżeli produkujesz 60 odcinków miesięcznie, to nawet wzrost o wiesz, 50%, znaczy wiesz, 50%, a chcesz to skalować i robić jeszcze więcej, robić ci na każdym odcinku niewielką sumę, ale łącznie to jest bardzo dużo, więc tutaj ta optymalizacja tej produkcji była dla nas tego wykluczowa, no, więc to jest bardzo ważne. Nie, no to jest rzeczywiście ustawa. I powiedz mi, jak w ogóle właśnie, żeby to zoptymalizować, jak to, no bo to jest kilka osób, to trzeba to pogodzić, trzeba tego, który nagrywa, który potem edycja, potem ten, jak sobie radzisz z tym wszystkim? Dla nas ważne było to, że każda osoba była przypisana do konkretnej ilości odcinków i konkretnej ilości show w tygodniu. A, okay. Wiesz, czyli to jakby... etat tej osoby był rozdzielony na ileś programów, na ileś odcinków. Tak. I jakby jedna cząstka tego etatu była wliczona w koszt produkcji każdego odcinka. A, okej. Okay. Tak, w ten sposób. Do tego doliczaliśmy jakieś rzeczy, wiesz, które były potrzebne, a zdarzały się jakiś tam mini budżet na takie, wiesz, wypadki losowe, tak, czy tam coś trzeba dokupić, coś trzeba sprawdzić, coś trzeba zrobić. Dla prowadzących jakiś tam, wiesz, budżet na zaprowadzenie tego odcinka. I dla ludzi, którzy... my to nazywamy wydawcy. Tak. Czyli ludzie, którzy odpowiadają bezpośrednio za to, jaki ten program jest. Mhm. Czyli oni po prostu razem z prowadzącym, z operatorem pojawiają się na planie, pilnują, żeby to, wiesz, było wszystko spójne, zgodne z wizją i tak dalej. Jasne, prowadzący to jest jakby osoba, która wie najwięcej o tym, co chce powiedzieć. Tak. I na tym się skupiamy. Ale jakby forma to już jest inna sprawa niż merytoryka. Nad tym czuwał właśnie wydawca. I dzieląc, wiesz, etaty tych wszystkich ludzi na poszczególne odcinki, stworzyła nam się tam pewna... Wiedzieliśmy już, jaki mamy team, do czego jest zdolny, ile jest w stanie wyprodukować tego odcinku w miesiącu. Mhm. I to nam też mega pomogło, bo też trzeba było znać jakby predyspozycje i umiejętności każdej osoby, która na tym pracowała. No, nie? To jest coś, co jest chyba najtrudniejsze. No, nie? Mhm. Jak to mówią, najsłabszym, ale pewnie też najsilniejszym ogniwem wszystkiego jest zawsze człowiek. Tak. Zdecydowanie tak. I tutaj też trzeba bardzo dobrze znać, no nie? I umiejętności swoje możliwości i też tego właśnie, tak jak u nas operator. To, co było ciekawe, trzeba było oddać całą, wiesz, władzę nad tymi programami jakby teamowi, no nie? No właśnie, dokładnie. Na początku to było dosyć ciężkie dla nas, no nie? Zresztą sam wiesz, jak jest. Tak. Jak prowadzisz biznes, to zawsze masz świadomość, że jeżeli sam tego nie zrobisz, to nigdy nie będzie tak jak... Jeśli ja już to najlepiej.
Dokładnie. Więc ciężko się przedstawić na to, myślę, fuck, no wyszło całkiem fajnie, no nie? Tak. Bez mnie. Ale nie, to jest super, bo dzięki temu możesz łatwo skalować, nie? Tak. Delegujesz zadania, masz ludzi, którzy się o tym znają i to działa. No właśnie po to zatrudniać profesjonalistę, tak? No bo to właśnie oni mają też robić, nie? No jak to wiesz, to bardzo fajnie, bo my w pewnym momencie skupiliśmy się bardziej na pracy dla klientów i jakby to super też udało się przenieść, no nie? Masz ludzi, którzy rzeczywiście się o tym znają, to jesteś też w stanie wygenerować dla klienta coś, co często, wiesz, klient reaguje tak, wow. Wiesz, nie spojrzałem na to w ten sposób, no nie? A rzeczywiście, prawda jest taka, że te 5 lat temu, kiedy ruszaliśmy, to YouTube jeszcze była czarna magia, no nie? Tak. To było, wiesz, jak ja chodziłem po klientach i się pytałem, czy jakaś reklama na YouTube, jakaś promocja, wiesz, seria tematyczna, wiesz, serie tematyczne takie, jak teraz się stają takie mocno popularne, takie serie, wiesz, success story, no nie? Myśmy nakręcili 3-4 lata temu dwa sezony takiego czegoś, nie? Jedna z DPD, a druga z Microsoftem. Mm-hmm. Wiesz, i to było 3-4 lata temu, no nie? Teraz to wschodzi na jakby troszkę wcześnie, czy za wcześnie, no i można było dyskutować, no nie? Mm-hmm. Ale gdzieś tam takie rzeczy udało się też przenieść na jakby ten rynek związany z pracą dla klienta. No tak. Nie, bo no, właśnie tutaj jest to, że by się pieniami tego wszystkiego. Tego teraz, który YouTube tak by dużo spadzie, spłacuje z partnerami, monetyzuje to i tak dalej. A jak to jest z wideo na fejsie? To jest, wiesz, są mega młody rynek i mega, mega ciekawa tematyka. My właśnie jesteśmy teraz w trakcie, wiesz, można ładnie powiedzieć, researchu, a tak naprawdę, wiesz, częściej my potkamy się zastanawiając, co się z tym stanie. Okej. Okay. Mówiąc wprost, wiesz, to przypomina bardzo YouTube'a z pierwszych lat. Wiesz? Facebook. I jak spojrzysz na statystyki, bo Facebook zaczyna od września tego roku, zaczyna wyświetlać przy filmach, ile wyświetleń było w... To wiesz, to już są miliony, to jest tak. Teraz mają w planach podzielić, żeby pokazać, które wyświetlenia były z automatu, bo jak przeglądasz Walla, to wideo włącza ci się automatycznie, a które były, wiesz, użytkownik wybrał, żeby obejrzeć. No, tak, i obejrzał. Nie? I obejrzał. To jest też bardzo ważne. Natomiast jest też jedna mega ważna rzecz, która pomaga Facebookowi w tym wideo. YouTube bardzo mocno roznosił się przez Facebooka. Tak. I Facebook teraz z premedytacją obcina zasięg YouTube'owi. Okej. Jeżeli chcesz puścić reklamę na jakiś swój film, żeby wiesz, wypromować film, to ci proponuję, wiesz co, lepiej to zadziała, jak się wrzucisz wideo i wtedy puścisz dopiero reklamę, no nie? Czyli nie wrzucasz linka do YouTube'a, ale własne wideo. Tak. Jeżeli, słuchaj, prawda jest taka, jeżeli robisz wideo promocyjne, to z Facebook zaczyna być takim samym, tak samo wartościowym narzędziem jak YouTube, jeżeli chodzi o promocję. Mm-hmm. Jeżeli robisz wideo po to, żeby zarabiać na tym wideo, to Facebook jeszcze nie istnieje. Okay. Bo YouTube dzieli się z tobą przychodami, YouTube daje, wiesz, są mechanizmy wszystkie, które pozwalają na różne rzeczy, na mnożenie się pomiędzy odcinkami, wiesz, optymalizacja tych materiałów, żeby były lepiej wyszukiwalne. W Facebooku nie masz wyszukiwarki, więc tak naprawdę, wiesz, nie wyszukasz materiału, który raz widziałeś, to już przepadł, zginął. Tak. A na YouTube jesteś w stanie to zrobić. A bardzo dużo, zwłaszcza na przykład robiąc takie rzeczy jak my, czy ty, merytoryczne, jest dużo wyjść z serca, no nie? Z wyszukiwania. A jak to jest z sezonem attention span? W sensie ludzie oglądają długie filmy, krótkie filmy, co masz tutaj na powiedzieć? Do pewnego momentu mówiliśmy, że taką granicą magiczną to jest tam 5 minut, no nie? 4-5 minut. W tym momencie to przestaje mieć znaczenie. Tak? Filmy do 10 minut to są po prostu filmy, które śmiało można wrzucać. Czyli jeżeli jest dobry film merytoryczny, jeżeli jest fajny, właśnie mówi prowadzący. Nie przegadany, ale znam youtuberów. Na przykład Tomek Kopyra, nie wiem, czy kojarzysz takiego gościa, o piwie mówi, no nie? Tak. Jego odcinki miał 15-20 minut i gość ma po 1 200 000 wyświetleń miesięcznie, no nie? Wow. Więc wiesz, to już ciężko mówić, 15-20 minut według mnie to jest za długo, no nie? To są wyjątki potwierdzające regułę. My w momencie, jak tworzymy materiały, to albo to są krótkie materiały, które puszczamy, załóżmy, 2 razy w tygodniu, tak jak teraz wracamy do produkcji zagrywki i w biegu. W biegu właśnie jest krótszy i leci 2 razy w tygodniu, ale zagrywka, gdzie znam gry na gitarze, no tak, to już nie obecniesz tego, nie? No nie, no nie zrobisz tego w 5 sekund. Nie? Więc wiesz, 10-11 minut to jest standard, ale to już, wiesz, ludzie siadają i się rzeczywiście uczą, podejrzewam, że zatrzymują też nie jeden raz i tak dalej. Dokładnie, to już jakby ta sprawa, to też właśnie dokładnie, trzeba brać pod uwagę, do kogo trafisz. Jeżeli idziesz w rozrywkę, co jest mega trudne, bo to jest tak jak zróbcie mi viralem, nie? Da się powiedzieć, czy coś jest viralem dopiero po tym, jak się stało viralem. Dokładnie. Wtedy się doktoryzują wszyscy, bo to. Dokładnie. A masz, wiesz, dziesiątki takich samych filmów, które nie zastały, no nie? Tak. A teoretycznie były zrobione według podobnego schematu, no nie? Tak. To jest często w rozrywce bardzo często decyduje przypadek. Jak
pierwszych kilku godzinach zaczął się klikać film, o który był puszczony, no nie? Czyli nie był puszczony w środku nocy, jak wszyscy spali. I zanim on złapał tą kulę śniegową, no to już zniknął gdzieś tam w tych algorytmach YouTube'a. No nie? To są, wiesz, bardzo dużo detali. A w merytorycznych produkcjach plusy masz takie, że po pierwsze, bardzo dużo ludzi wchodzi, szuka danego tematu, jak zagrać na gitarze taki i taki kawałek. Czy wiesz, warto kupić telefon taki i taki. I masz wtedy bardzo dużo wejść i co ciekawe, od ludzi, którzy rzeczywiście są zainteresowani tym tematem. Nie przypadkowych odbiorców. No nie, bo też zagrać na gitarze, zagrać na gitarze. I wiesz, mówi się, że YouTube to też jest jakby miejsce, w którym jest bardzo dużo młodych ludzi. To jest prawda. Natomiast rozrywka to jest taka działka, w której rzeczywiście króluje ten wiek poniżej 18 lat często. No nie? Też trzeba brać pod uwagę, że popularna gimbaza i generalnie wiesz, ci młodsi użytkownicy, oni bardzo często nie przyznają się, ile mają lat. A. Dlatego, że YouTube niektóre materiały im odcina. Wystarczy, że raz im odetnie, to oni sobie ten raz zmienią i już wyświetlają się w statystykach nie jako 13-17, tylko jako 18-24 na przykład. No. A, okej. To są takie przedziały, na jakie YouTube dzieli. No ale wiesz, na naszych programach jak na zagrywce największą grupą jest 25-34, nie? Czyli wiesz, z punktu widzenia naszej i reklamodawcy to jest super. Fajne, tak. To jest... Którzy tam mają pieniądze, jakieś rodziny mają ten... Portfel. No, portfel dokładnie, nie o tatusia, ale własne. Dokładnie. Którzy zarabiają kasę i są w stanie na coś tam wydać. Nie? Więc obecność w takich programach jest zasięgowo pewnie niższa, bo nie sądzę, żeby którykolwiek z naszych materiałów zdobył 100 milionów wyświetleń jak Wardenga, jak jest tak, i Spider Pies, tak, Spider Dog, który swoją drogą to też był taki kontrakt globalny, nie? Bo tam nie było właściwie nic mówionego. A zgadza się, to wiesz, bardzo dużo w Stanach poleciało i tak dalej. No ale to jakby wiesz, historia ciekawa. No a powiedz mi, jak sobie właśnie teraz jakby od hipsterskiej Webshack TV teraz do naprawdę, wiesz, profesjonalnego studia, do tego wszystkiego, do dalszych pivotów w firmie, jak ty sobie z tym wszystkim radzisz, jak sobie ogarniasz w ogóle to wszystko? Wiesz co, ja wyznaję taką mega zasadę, jak wiesz, simplicity. Im jest coś prostsze, tym lepiej, wiesz. Dlatego nie wiem, dla mnie mega jest ważne to, że pracuję w tym samym środowisku iPhone, i iPad, i MacBook, bo czy kalendarz, czy cokolwiek wrzucam w jednym miejscu na szybko, no nie, tak. Jest. Jeżeli korzystam, wiesz, z jakichś list zadań i tak dalej, to są bardzo proste listy. To jest, wiesz, coś, co jest w stanie, odhaczam, więc dla mnie bardzo ważne jest takie simplicity, ale też jest dosyć ważne, tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy sobie, współpraca, kolaboracja między teamem, no nie? Który gdzieś tam produkuje. I też do tego jakby testowaliśmy jakby różne narzędzia, testowaliśmy też Nozdę, ale akurat wtedy, kiedy testowaliśmy, to stwierdziliśmy, że troszeczkę specyfika naszej pracy wymaga bardziej takiego projektowego podejścia, nie? Bo wasz też produkt ewoluował przez jakiś czas. I my na przykład bardzo dużo robiliśmy na Basecampie. Tutaj czy pliki, czy które tam bardzo, bardzo łatwo się dało rzucać, ale ja osobiście, wiesz, cenię mega, mega prostotę. Tak. Wiesz, bardzo często, to też się jakby tego nauczyłem, nie? Bo dawniej, jak miałem coś zapisać ręcznie, dostawałem febry, no nie? Jezus, wreszcie, a teraz wiem, że czasem to jest najszybsze i najbardziej skuteczna metoda, wiesz, niektórych rzeczy, nie? No właśnie, i kwestia z tego typu, że żeby właśnie, no tak mówisz, utrzymywać fokus tego, czy skupić się na tym, co ty masz robić, aby twój team rósł, a zostać profesjonalistą, robienie... To jest to zresztą to, co rozmawialiśmy, prawda? Że bardzo ciężko się jest odczepić od tego takiego działania operacyjnego, jak wydaje się, Jezu, przecież ja to stworzyłem, ja to wiesz, zrobiłem od sobie, bo przecież nikt tego nie zna tak dobrze jak ja, nie zrobi lepiej jak ja. Przecież ja jestem w tym, wiesz, najlepszy, no nie mam nikogo, nie? Tak. Ale jeżeli chcesz, żeby organizacja rosła, to musisz oddać pewne rzeczy w obce ręce i to jest tak naprawdę zbawienne, nie? Tylko żeby te obce ręce były rzeczywiście sprawdzone, zaufane, by to były specjalistyczne obce ręce. Dokładnie, w dobre ręce. Tak. No i tym optymistycznym akcentem oddajemy w specjalistyczne ręce osobie, która złoży ten film. I właśnie kończymy ten wywiad, także super. Ja tutaj zanim mieliśmy wywiad, gadałem z maszynem bardzo długo, także no, bardzo fajne spotkanie, także wielkie dzięki. Super, również. I teraz uwaga, wiesz, mała innowacja, bo widzę, że tego nie zrobiłeś, żeby dotrzymać takich YouTube'owych kanonów, to oczywiście, jeżeli wam się podobało, łapka w górę, zostawcie komentarz i zasubskrybujcie ten kanał, bo na pewno się będą pojawiać. I komentarze dajcie tutaj, to my chętnie odpowiemy. Dokładnie tak. Dzięki. Trzymajcie się.